Siema ludzie, witam serdecznie. Jest 9 rano, poniedziałek, 9 sierpnia, a ja sobie idę paczuszka odebrać, bo paczuszka do mnie fajna przyjechała. Jeszcze nie powiem, co to jest, bo pewnie tytuł i tak wam już spoileruję, ale żeby zachować jakąś tajemniczość, to na razie będę udawał, że nic się nie dzieje i powiem, że nie wiem, co to do mnie przyszło. Czego się mogę spodziewać, ale wiem tylko jedno, że myślę, że to będzie coś fajnego, taki gruby prezent bardzo. Ogólnie to wczoraj ze streama robiłem powrotowego i wyszedł całkiem fajnie, sporo was było, za co dziękuję. Muszę chyba częściej z live'ami znikać. Dobrze, jestem z wami z powrotem, tu mam paczuszkę. I co? Wracamy do domu. Odpakuję sobie tę paczuszkę i zobaczymy, co tam ciekawego, co tam za fanty czekają na mnie. Szczególnie, że ostatnio zamawiałem coś fajnego do mikrofonu, czyli koszyk antywibracyjny oraz gąbeczkę, która zniweluje to, że nie będziecie słyszeli takiego mocnego py, by i ty. Wiecie, o co chodzi. Takich mocnych tych sylab albo słów. Tak więc ciekawa sprawa. Trzeba będzie to odpakować, gówno. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem żartobliwie, trzeba będzie tak częściej znikać, jeżeli chodzi o live streamy. Ale nie, już tak bez żadnych śmieszków, to faktycznie trzeba by było trochę też pocisnąć w te live'y, bo można by powiedzieć, że to bardzo zaniedbałem, bo pierwotnie chciałem w piątki i niedzielę streamować. Się okazało, że jednak coś postreamowałem i się skończyło. Dlatego teraz trzeba naprawdę ruszyć dupę, bo te wakacje pod względem streamów to jest porażka totalna z mojej strony. No i co? Czas wrócić, odpakować i pomyśleć, co dalej. Tak więc yo. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o tego crasha trójeczkę japońskiego, to naprawdę, kurde, dorwałem bardzo fajny, no, bardzo fajny egzemplarzyk. Jeszcze raz dziękuję Pixelowi za to, że mi podesłał w ogóle tą aukcję, bo naprawdę, no, skoro mogę mieć crasha trójkę, to czemu nie w takiej wersji? Ja wiem, że zaraz ktoś może powiedzieć, że no ale to ci nie pójdzie na twojej PS1, ale mogę w to zagrać na PS2, nie muszę nawet na PS3, mogę w to na PS2 sobie zagrać równie dobrze i będzie wszystko fajnie, bo moja PS2, no nie muszę chyba mówić, dlaczego by spowodowała, że ta gra by poszła. A wiecie, sądząc po tym, jakie ceny mamy, jeżeli chodzi o Allegro i inne tego typu aukcje, gdzie crashe chodzą po kosmicznych cenach i to te europejskie, to uważam, że nie zrobiłem źle, a wręcz przeciwnie, przynajmniej mam taką fajną edycję, którą mam ja i pewnie nie tylko ja w Polsce. Tak więc, tak jak widzicie z tyłu, mamy co mamy tutaj, screen z gry oraz całkiem fajny model Crasha, jaki Coco, tam mamy jeszcze Entropiego, no generalnie mamy spis tego, co mniej więcej w grze się znajduje. I teraz spójrzcie na to, spójrzcie kurcze pieczone na to, co tu mamy. No po prostu, no ręce opadają, co to jest? W sensie ręce opadają w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Naprawdę świetna sprawa, ta płytka w ogóle wygląda zajebiście. W ogóle sprawdźmy jej stan. Ja tu rysek żadnych nie widzę. Autentycznie, ty. Stan bardzo dobry normalnie. Ja pierdziule. Ładnie zadbana. Tu w ogóle mamy coś takiego jeszcze. Dla osób ciekawskich. Orange Baron, widzicie? Dobrze mówiłem w swoim let's playu. To sobie zostawimy. No i teraz
Oczywiście przyszedł czas na jeszcze jedną rzecz, którą warto byłoby tutaj sobie zapoznać się z nią, a mianowicie, proszę bardzo, mamy oto książeczkę, moi drodzy. Więc to na razie sobie odsuniemy i zobaczmy, jak prezentuje się książeczka. Mamy tutaj oczywiście spis treści, Pocket Station, ponieważ gry bardzo często na Playaka jedynkę były z możliwością ogrywania tego również na Pocket Station. Tu mamy między innymi wszystkie ruchy Crasha, jak one się mniej więcej nazywają, oraz mamy tutaj postacie, jak i pojazdy, którymi Crash się może poruszać. I proszę bardzo, tutaj oczywiście wszystko w języku japońskim. Ja niestety z japońskiego słabiak jestem, bo nic nie ogarniam tak na dobrą sprawę. Tak więc możemy sobie tak pokrótce poprzeglądać, jak to wszystko się prezentuje. Tu mamy title screen, oczywiście, że tak. Tu mamy save'y, tu Coco nam coś sobie tam popierdoli. Tu mamy między innymi, jak Warp Room wygląda, albo Time Twister. Tutaj mamy oczywiście licznik, wszystko inne. Jak najbardziej oczywiście oznaczenie kryształów, licznik procent gry, w ogóle ekran zapisu. No, jump, spin attack, body press, sliding, high jump. To wszystko, co Crash oczywiście używa. Super body press, double jump, Ringo Bazooka, speed shoes. No, moi drodzy, no czego chcieć więcej? Normalnie czego chcieć więcej? Tu mamy jeszcze też przy okazji oznaczenia, że na przykład mamy bonus śmierci, niewidzialna platforma z klejnotem, bonus śmierci lub droga śmierci, który jest przezroczysty w momencie, kiedy sobie zginiesz, time trial, antagoniści albo po prostu doktor Neokortex i spółka. Tutaj mamy Crasha, Coco oraz Aku Aku złotego. Orange Baron, Baby T, Pura, Goldwing, nie, Coco Wing, przepraszam, nie, Coco Morina, Deep Apple, Iron Apple version 2. No generalnie mamy tutaj wszystko i nic tak na dobrą sprawę. Cały opis, wszystko tak jakby się ładnie prezentuje tutaj. No w mojej opinii uważam, że to jest po prostu coś, no coś epickiego, nie? I bardzo się cieszę, że się udało mi wyrwać tą japońską kopię. Dobra, to teraz możemy sobie schować i generalnie może przejść do następnej gry, którą tym razem kupiłem sobie w Jarmarku Dominikańskim. No, tak więc po raz ostatni Crash Bandicoot 3 japoński. Proszę bardzo. No, tu nawet z boku mamy Crash Bandicoot trójeczka, jak widzicie. No i tak to się właśnie prezentuje. Tak więc dziękujemy Ci, Crash. Może jeszcze na sam koniec sobie zdjęcie zrobimy. Królik Bugs i Taz Time Busters. Jest to produkcja, która myślę, że nie tylko przeze mnie, ale też i przez wielu była ogrywana na poczciwym szaraczku. Jest to naprawdę świetna platformówka w kooperacji z Tazem, Diabłem Tasmańskim. Tak, dokładnie tak. Jest to platformówka kooperacyjna. Czyli, jeżeli podłączycie sobie drugiego pada i będziecie chcieli sobie zagrać fabułę, macie do tego jak najbardziej możliwość. Tutaj wcielamy się w tytułowego królika Bugsa i Taza, czyli Diabła Tasmańskiego. Będziemy przemierzali przez różne, ale to różniaste krainy, często zbierając koła zębate, żeby odblokować sobie inne plansze, także będziemy musieli od czasu do czasu walczyć z bossami. Oraz będziemy musieli stawiać wyzwaniom oczywiście, no bo jak żeby inaczej, no gra bez jakichkolwiek wyzwań, no to powiedzcie mi, co to jest za gra? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o dostępność Królika Bugsa i Taza, bardzo ciężko, przynajmniej w mojej opinii, było dorwać tę grę, bo jak już była, to była po jakichś kosmicznych cenach, jak na przykład 150 zł, 200 zł na Allegro, natomiast na Jarmarku Dominikańskim w miarę dobrym stanie znalazłem ją za 6 dyszek. W sumie to nie tylko ja, ponieważ moja dziewczyna mi pomogła. Pozdrawiam Cię, Justyna, i dziękuję Ci raz jeszcze za to. Przyjrzyjmy się teraz okładce. No jak widzicie, wygląda ona całkiem fajnie. Mamy tutaj królika, który chce wypierdzielić naszemu tazowi w czaszkę z młotka. Oraz z tyłu mamy właśnie między innymi manual, jak w tę grę mniej więcej się gra, oraz screeny z tej gierki, jak widzicie. Mamy tutaj chociażby Królika i Taza ujeżdżającego jakiegoś, kurde, smoka. Mamy tutaj jakieś wyzwania na lodzie, piramidę aztecką,
czy też jakby to można powiedzieć wyścigi z kimś, tam nie wiem w ogóle z kim. Tak więc no, macie tutaj nawet informację, że możecie grać na dwóch w fabułkę. Analog control, oczywiście, że tak. Ja oczywiście preferuję grać bez wibracji, no ale kto lubi, ten lubi. I teraz może przejdźmy do otworzenia tej oto... No, jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek instrukcji czy czegokolwiek, tak więc tutaj musimy niestety troszeczkę klepać biedę, ale spójrzcie na tą płytkę. Okej, ona jest troszeczkę porysowana, bo jak zobaczycie z tyłu, nie wiem czy w ogóle aparat to wychwyci. No, są tutaj drobne ryski, no tak troszeczkę widać. Natomiast tutaj mamy coś takiego fajnego, nie wiem co to dokładnie jest. Nie obchodzi mnie jakiś chips. Ale ta płytka, moim zdaniem, wygląda bardzo fajnie. To logo w ogóle Bugs Bunny Taz Time Busters oraz ten niebiesko-żółty kolor, moim zdaniem, w mojej opinii, bardzo fajnie się zlewa z tą płytką. I w ogóle tutaj macie dewelopera Infogrames. Tą gierkę kiedyś chciałem ogrywać na kanale z Pixelem. Niestety nigdy do nagrywek nie doszło, a bardzo szkoda, bo uważam, że jest to let's play, na który zasługujecie, ponieważ bardzo bym chciał zrobić kontynuację, więc być może, może w tym roku, może w przyszłym roku na moim kanale się zdecydujemy w końcu na kontynuację tego i jakoś ogarniemy ten multiplayer, żeby nie robić powiedzmy też cyrków takich, że będziemy specjalnie do siebie jeździć tylko po to, by coś nagrać. Więc może jak się uda, to uda nam się nagrać to właśnie w kooperacji. Być może przez jakiegoś parseka, być może że przez coś innego. Postaramy się, spróbujemy i dojdziemy do tego, aby w końcu byście mogli zobaczyć pełnoprawny let's play z tego na kanale. Jeżeli chodzi o historię poznania tej gry, sprawa wygląda prosto, że kiedyś jak byłem mały, no jak każdy z nas wiadomo, no każdy od małego zaczynał, ale dobra, już tak bez śmieszkowania. Miałem lat 7 albo 8, coś takiego, może 9. Były kiedyś pokazy komet lub, no wiecie, co roku jest tak, że jest tam ta gwiazda, którą można sobie obserwować z plaży i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio o tym w radiu gadali. I ponieważ było coś takiego, że ja pojechałem do kuzyna, w sumie poszedłem do kuzyna, bo mieszka niedaleko mnie, to postanowiliśmy sobie, że coś będziemy ogrywać sobie z szaraka. No i padło na to, że kuzyn miał tę grę. Właśnie dokładnie tak, tą grę miał. I graliśmy sobie w multiplayer i dzięki temu poznałem te oto produkcje, bo ja w głównej mierze Królika Maxa kojarzyłem tylko i wyłącznie z jego solowego tytułu Lost in Time lub Zagubiony w czasie, aczkolwiek nie wiedziałem w ogóle, że wyszła kontynuacja, jakkolwiek to brzmi, i żeśmy sobie to ogrywali. I muszę przyznać, że nigdy tej gry nie przeszliśmy, więc jak dojdzie do let's playa, to być może uda nam się w końcu pełnoprawnie przejść tę gierkę razem ze mną i Pixelem. Tak więc mam do tego szczerą nadzieję i szczerze powiedziawszy się bardzo dobrze nastawiam, więc mam nadzieję, że wszystko będzie pięknie, picobello, picuś, glancuś. Dobra, ale żeby test był jak najbardziej rzetelny, to trzeba byłoby tą płytkę wstawić do PS3, tak więc wstawiamy sobie te traf to kurde i zobaczymy, jak to będzie się prezentować, moi drodzy. Ja sobie usiądę wygodnie, a wy sobie tutaj obserwujcie, jak będę grał jedną ręką, ponieważ czemu nie? Tutaj mi się film renderuje, więc nawet nie mam jak tego nagrać normalnie. A więc zobaczmy. Podgłośnię sobie trochę. Działa, widzicie? Sony Computer Entertainment Europe presents. Dosłownie miałem normalnie, można by powiedzieć, kurde, jak to się mówi. Mam to na końcu języka. Podnietę, jak pierwszy raz jakby odpaliłem sobie tę część, kiedy kupiłem ją z jarmarku dominikańskiego, bo trochę się bałem, że no nie będzie ona chodzić, a się okazuje, że chodzi, nie? No, przez chwilę mi się pad w ogóle wyłączył. I ta charakterystyczna muzyczka! Elegancko, moi drodzy. To możemy kredyty sobie włączyć. No, zagramy sobie na one player. Start game.
Oczywiście, że tak. Zobaczmy, o co tu chodzi. O, możemy sobie zeskipować elegancko. Na razie nie chcę tutaj jakby za bardzo się bawić w kwestię fabularną, bo wiemy, ja tylko tutaj testuję sobie. O nie to. Dobra, elo. Fajnie było, miło było Cię poznać. No i sobie chodzimy. Jak słyszycie, muzyczka sobie tutaj elegancko gra. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam słyszycie. Gra wygląda po prostu epicko na Playaku Trójce. Mówię, no jest to nagrywane z telefonu, dlatego że nie mam innej możliwości. Tak więc tu chciałem wam pokazać, bo jak widzicie, renderuje mi się tam, więc póki co nie chcę jakby. No i standardowe, kurde. Chodź tu za mną, chodź tu za mną. O ty złodzieju jeden! Ho, ale dostaniesz teraz w dupala. Ho tutaj, gościu. Dostałeś, kurde. Czekajcie, ja go sklepię zaraz. Ale w tubę dostał, widzicie? No, przyjaciół poznaje się w biedzie, co nie, gościu? Się tak, kurde, gruba się cieszysz. Dobra, stwierdziłem, że wam pokażę tą misję. Ona jest strasznie upierdliwa. Strasznie upierdliwa, bym powiedział. Bo jak widzicie, trzeba tutaj tego pieska ogarnąć. Ale udało mi się chyba. No, w miarę szybko żeśmy to ogarnęli. No i sami widzicie, co on odpierdala potem. Sami widzicie, co on odpierdziela. Tak więc, jak widzieliście, królik Baksik był przetestowany. Wszystko działało pięknie. Picuś, glancuś na PS3 chodził on bezbłędnie. Tak więc, czego my możemy chcieć więcej? Myślę, że to by było na tyle z tego oto, powiedzmy, unboxingu i przy okazji testu. Tak więc, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, subskrypcję, wbijcie na socjale. Linki są pozostawiane w opisie. A was widzę w kolejnych produkcjach. Jeżeli się oczywiście spodobało, to zachęcam bardzo do wbicia na socjale, ponieważ takiej pięknej gęby to możecie jeszcze więcej widzieć na tych oto, kurde, no jak zasubskrybujecie kanał, wiecie, o co chodzi. Dobra, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.